No i doczekaliśmy się 7. odcinka, nieprzewidzianego. Rozwiązałem problem niedziałania timera, przerwań od timera, właściwie w ogóle niedziałania timera. Niestety, zanim pomyślałem logicznie, to kombinowałem z poziomami przerwań, ale nauka nie poszła w las. Tu ja wspominałem, że nie daje się tych przerwań zmienić priorytetów, ale jest to możliwe. Trzeba po prostu odznaczyć tu użycie przerwań przez FreeRTOS. I wtedy możemy ustawić poziom przerwań. Może komuś ta wiedza się przyda. Co prawda, przy tych ustawieniach program testowałem, więc teraz mogę sprawdzić, co będzie, gdy jednak zostawię jednakowy poziom. Robiłem też próby z timerem 6, aktualnie jest nieużywany, można go więc wyłączyć. A na czym tak naprawdę polegał problem? No i już wyjaśniam. Niestety musimy poczekać na generowanie kodu. Jak wiadomo, gdzieś trzeba włączyć timery. Nie chciałem ryzykować i włączać ich. Trzeba by to sprawdzić przed uruchomieniem tego RTOS-a. Najlepiej by to było zrobić na przykład w tym miejscu. Wypróbuję taką opcję, szczegóły będą w Zrozumieć elektronikę. I dla bezpieczeństwa, żeby nie było tak, że są wywoływane przerwania i funkcje RTOS-a, gdy RTOS nie ma przerwań. To jest też taka pułapka, w którą można wpaść. Wcześniej uaktywnienie timera miałem w domyślnym tasku, tu. No ale gdy on nie był dopuszczony do głosu, to się po prostu ta funkcja nie wykonywała. Dlatego zorientowałem się, że jak w debugerze zobaczyłem, że, czy tam debugerze, że timer nie pracuje, że jest wyłączony, no to domyśliłem się, że tu może być problem, dlatego przeniosłem tą funkcję. No teraz będzie próba, czy to działa. Zaraz zobaczymy, czy przerwanie będą działały, mimo że mają ten sam priorytet jak pozostałe przerwania. Zdaje się, że timer systemowy, który w tym momencie taktuje całego nam tu OS-a, ma, chyba też ma poziom 3. Inaczej jest, jak przerwań jest 16 poziomów, to wtedy domyślnie ma 15. No, przerwania się wykonują. Nie wiem, co prawda, na jakim etapie tutaj ten kod wygląda, czyli tak, domyślny task, pin A2, tu mamy te niepoprawne czekanie na koniec, znaczy to niepoprawne odczekiwanie tych 100 mikrosekund, no i tutaj ten drugi task. Pewnie będzie to wyglądało dokładnie tak, jak tu było, no tak, czyli tak, nie ma tasku, nie ma tego A2, tu to, jak już wspominałem, to są po prostu przerwania, a tu mamy te nasze 100 mikrosekundowe odstępy między kolejnymi wywołaniami funkcji. Nie wiem, czemu tu jest krócej. No i jak widzicie, chociaż tu są przerwy, to żaden task, tu bym ten się wykonać, się nie wykonuje, bo
program po głupiemu kręci się w pętli. Więc jak widzicie, w WordPressie też można napisać programy źle. Dla przypomnienia wyłączam to, uaktywniam semafory i teraz ten task o najniższym priorytecie będzie działał. Ale tu też nie chodzi tylko o ten task o najniższym priorytecie. Bo gdyby to postaram się pokazać ciężko, to tutaj musiał powołać tych tasków wiele, żeby to pokazać, co chcę powiedzieć. O, no i tu już mamy, widać, tak, że się wykonuje ten o niższym priorytecie. Ale nawet jeśli chodzi o taski o tym samym priorytecie, proszę zauważyć, że tu po każdej takiej operacji, tu kiedy czekam na semafor, to oddaję czas procesora dla innych zadań. Jeżeli tu tych zadań byłoby więcej, to jakieś z zadań nawet o tym samym priorytecie by było wykonywane. Czyli na przykład no, gdyby to zadanie też działało w podobny sposób jak tu, jakieś inne o tym samym priorytecie, to byłoby też wykonywane jakby w takim przeplocie, czyli częściej niż co milisekunda. A jeżeli blokujemy jakąś złą konstrukcją programu i tu zablokujemy na całą milisekundę, no to wtedy, jeżeli będzie tych tasków więcej, to ten zawsze będzie wykonywał się jednak milisekundę i na pewno nic w tym czasie innego się nie wykona, oczywiście poza przerwaniami. A zwalniając czas procesora przez semafor czy mutex, pozwalamy, aby inne zadanie mogło się wykonywać, mogło być kontynuowane. Oczywiście da się to na upartego tu zrobić, może będzie mi się chciało, to zrobię i pokażę, że używając rozwiązań systemowych, no jest to jedyne słuszne rozwiązanie. W każdym razie, podsumowując wszystko, co dotychczas o multitaskingu na mikrokontrolerach powiedziałem, sprawa jest jasna. Można tego używać, ale trzeba wcześniej dobrze umieć obsługiwać przerwania, używać DMA. Tylko wtedy odniesiemy realne korzyści. Mało tego, ktoś, kto nie zna RTOS-a, to może wpakować się w różne problemy. Tak jak było widać, można doprowadzić do tego, że jakieś taski w ogóle się nie wykonują. Można zblokować sobie jakiś task, bo będzie czekał na coś, co nigdy się nie wydarzy. No po prostu taki jak kłótnia w małżeństwie. Jedno czeka na przeprosiny drugiego, to drugie na przeprosiny pierwszego. Efekt: nigdy się nie pogodzą. No i tu jest podobnie. Dlatego nie jest tak, że ja odradzam użycie RTOS-a, tylko podkreślam, to nie jest rozwiązanie problemów z równoległym wykonywaniem różnych zadań. Ten RTOS do tego służy, ale trzeba umieć go używać. Nieumiejętne użycie to tak jak ktoś nie potrafi posługiwać się siekierą, dać mu piłę łańcuchową i sobie rękę utnie. To tu wygląda podobnie. Można sobie zaszkodzić. Także jeżeli gdzieś czytacie na forum poradę, zwłaszcza takie Arduino Polska, to użyj RTOS-a, to znaczy, że to osoba, która daje tą poradę, w 99%
nie potrafi programować i na pewno nie zna RTOS-a. Bo ja na te wszystkie pytania, jakie widziałem, gdzie była mowa o tym, użyj RTOS-a, to można było je rozwiązać bez sięgania po ten system. Bo przeważnie to były banalne problemy typu termometr dla lasa długo mierzy. DS18B20. Nagrałem film, jak to zrobić, żeby on mierzył szybko, żeby nie było czekania 0,7 sekundy na wynik pomiarów. I to jest dobra droga, a nie używanie RTOS-a. Mało tego, taki RTOS użyty z tym Dallasem może doprowadzić do sytuacji, kiedy to wszystko się po prostu posypie. Niby tam te funkcje zawieszają przerwania, ale na przykład już w wypadku armów, one są na tyle szybkie, że na czas operacji przy machaniu oczywiście portem, pinem portu, co jest złą praktyką, najlepiej użyć UART-a albo machać pinem, ale na przerwaniach. A gdy macha się to w programie głównym tym portem, to ARM jest na tyle szybki, że nie zawiesza się przerwań i w tym momencie mamy wtopę, bo sobie tam ten odmierzany jest tam jakimś delayem czas wymagany przez protokół OneWire, a w tym momencie nastąpi przełączenie zadań. W efekcie zamiast poziom niski trwać na przykład 15 mikrosekund, będzie trwał milisekundę. A milisekunda dla OneWire'a to jest reset, a nie poziom zero, zero logiczne. Także używajcie z rozwagą. Dziękuję za uwagę.